Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, myśliwi, koledzy leśnicy, zaproszeni goście. Dziś świętujemy święto najważniejsze dla myśliwych, święto hubertowskie. Jak zwykle piękne święto. Chcielibyśmy, aby jak najdłużej się to dzisiaj przy takiej pięknej pogodzie ciągnęło. Ale również przypadł akcent, również pożegnania tego pięknego sztandaru, który przez ponad 40 lat w naszym okręgu w Tarnobrzeskiej Organizacji Łowieckiej służył. Służył nam przy wszystkich uroczystościach, które odbywały się w okręgu, czy to przy poświęceniach i oddawaniach osad, czy domków myśliwskich, czy to przy wręczaniach różnych medali, odznaczeń, czy również przy tych smutnych, gdzie żegnaliśmy kolegów w ostatniej ich drodze. 1 kwietnia, szanowni zaproszeni goście, szanowni myśliwi, weszła ustawa Prawo łowieckie, która po prostu zmieniła scenę, jak to się mówi, organizacyjną nas w Polskim Związku Łowieckim. Wiele rzeczy po prostu tam jest w tej chwili wymiksowane, można by tak powiedzieć. Również Okręgowa Rada Łowiecka przestaje działać na mocy tego prawa. Przestaje działać Komisja Rewizyjna, mówię cały czas o szczeblu okręgu. I wiele, wiele innych zapisów jest tam praktycznie niekonstytucyjnych. Ustawa Prawo Łowieckie jest skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, jak również do Strasburga. Jakie jej losy będą, no to w najbliższym czasie się to wszystko okaże. Wiele, wiele w niedługim czasie pokazało, jak szybko robiona ustawa, która miała być wielką nadzieją dla polskich myśliwych, stała się po prostu bublem. Protestowali myśliwi, protestowały organizacje różnego kalibru, po prostu Federacja Myśliwych w Europie również zwracała się do naszego prezydenta, aby tej ustawy nie podpisywał. No stało się inaczej, musimy działać, musimy pracować, zobaczymy, co czas pokaże dalej. Dziękuję bardzo wszystkim kolegom, którzy pod tym sztandarem po prostu pracowali, byli odznaczani. Dziękuję jeszcze raz koledze łowczemu okręgowemu Janowi Czubowi, który naprawdę włożył ogromny wkład pracy, dziś nie bardzo doceniany, politycznie czasem szkalowany. To jest nieprzyzwoite po prostu i nie powinno tak być. Ja się z tym nie zgadzam. Szanowni koledzy, zapraszam w chwili obecnej członków Okręgowej Rady Łowieckiej, wszystkich działaczy, aby pożegnać ten sztandar przed wyprowadzeniem. Zapraszam koledzy z Okręgowej Rady Łowieckiej. Bardzo proszę. Dwa słowa jeszcze pozwolę sobie jako ustępujący członek Naczelnej Rady Łowieckiej. Tradycja sztandaru koła zaczerpnęły z tradycji rycerstwa polskiego, na którym był zawsze symbol, honor i ojczyzna. U nas na sztandarze jest etyka, tradycja, historia łowiecka i koleżeńsko. I niech taki symbol na następne lata towarzyszy nam.
chodził, to się pokłaniać. I teraz po raz ostatni już sztandar Okręgowej Rady Łowieckiej wyprowadzić.